Witajcie, nazywam się Przemysław Poznański i prowadzę od 4 lat stronę o książkach zupełnie inna opowieść.com. Książkę Janny Ceplin Uwierz w swoją markę online przeczytałem dwukrotnie na etapie produkcji. Wydaje mi się, że przeczytam ją po raz trzeci i czwarty, ponieważ za każdym razem odkrywam w niej coś nowego, coś, co pozwala mi promować moją markę, moją stronę w mediach społecznościowych. Ja już po przeczytaniu tej książki po raz pierwszy, po raz drugi zauważyłem wyraźne różnice w podejściu do mojej marki. Ta książka jest trochę jak instrukcja obsługi. Możemy używać na przykład sprzętu elektronicznego bez przeczytania wcześniej instrukcji obsługi, ale wykorzystamy jego 10% możliwości. Po przeczytaniu instrukcji obsługi, takiej jak ta książka, myślę, że jesteśmy w stanie wycisnąć tak ze sprzętu elektronicznego, jak i z własnej strony, z mediów społecznościowych 100% możliwości. Oczywiście nie wystarczy przeczytać. Trzeba się też do rad Janny Ceplin bardzo skrupulatnie zastosować.